marzenie. Czemu służy ta świnka? W jakiej idei wędruje wzdłuż wybrzeża? Świnka Raćka jest to najbardziej znana polska świnia. Idzie przede wszystkim po to, żeby zwracać uwagę na to, co robimy. A idziemy dla bezdomnych zwierząt. Reprezentujemy Fundację Pies Szuka Domu. I szukamy domów dla psiaków. Codziennie idziemy dla jednego psa. Mówimy o nim na naszej stronie na Facebooku, można znaleźć opis tego psiaka. No i robimy to dla tego psa, żeby znalazł w danym momencie dom. Co mogę dodać, świnka Raćka ma 11 tysięcy polubień na Facebooku. Zapraszamy na Facebooka Świnki Raćki. Wzięła udział w Mam Talent, pokazała swój talent, także należy obejrzeć i ocenić, jaki to był talent. Artur Lewandowski, Fundacja Pies Szuka Domu. Masz skórę, bo że przedstawia jest świnia, ona ma skórę jak człowiek. Ona jest Raciunia. Już cię polubiła. Raciunia. Coś w siatce do jedzenia. Tak. Pomidorka. Uważaj, będzie atakowała. Ona pomidorka. Bardzo śmiało, śmiało. Chodź, chleb. Poczekaj, nie tak. Siad, Raćka. Siad. Raciunia, poczekaj, Raciunia. Ej, ej, ej. Nie bądź dziką świnią. Dzika świnia to jest dzik. Śmiało, proszę. 3 kilometrów? Tak. Od granicy niemieckiej do rosyjskiej. Do rosyjskiej? Tak. Wystartowaliśmy ze Świnoujścia 5 dni temu. Dzisiaj jesteśmy w Łódzce. A państwo tutaj urzędujecie? Tak, tak, pofestować, trochę porozdawać ulotek, ale będziemy wracać tędy. Aha, no dobrze. A naszym znakiem rozpoznawczym jest świnka Raćka. Ale w grochówka jest teraz gorąco. A ile ona ma lat? Ile? W sierpniu 2 będzie miała. Młoda. Czyli jest młoda, bo wygląda jak jakoś słabo owłosiona jest. Znaczy generalnie to rzadko widuje się dwuletniej świnie, bo świnie żyją pół roku. Aha. Pani jest wegetarianinem? Ja tak. Czy właśnie kolega też? Tak. Sam ten kolega się tak wyłamuje trochę od nas. To w końcu chodzi z wilkiem. A to jest wilk czechosłowacki, wilczek, tak? Wilczak czechosłowacki. Słyszysz? Wilczak czechosłowacki, mieszanka owczarka niemieckiego no, i wilka. To jest na potrzeby armii zostało stworzone na podstawie... O, to może pan o nim opowie dwa słowa, bo latach to militarny obiekt. W Czechosłowacji. Andrzej Budkiewicz, jestem wolontariuszem Fundacji Pies Szuka Domu. Chciałbym powiedzieć parę słów tutaj o tym wspaniałym zwierzęciu. Jest to wilczak czechosłowacki, bawi się Ancher. Towarzyszy nam już czwarty raz w rajdzie, w marszu wzdłuż wybrzeża polskiego dla bezdomnych zwierząt. Jest to rasa, która bierze swój początek, wziął swój uczynek w Czechosłowacji w latach 50. Powstała na potrzeby armii, o ile dobrze pamiętam, na potrzeby służby pogranicza. No jest to mieszanka wilka z owczarkiem niemieckim. Prawdziwy wilk prawdziwy i prawdziwy... wilk i owczarek niemiecki. Mhm. Ale to jest owczarek czeski, można powiedzieć. No. Wilczak czechosłowacki. Tak się nazywa rasa. W Fundacji Pies Szuka Domu jest również hodowla właśnie tej rasy. A gdzie się mieści wasza fundacja? Fundacja mieści się w Sulminie koło Gdańska. Mamy tam również wiele psów do adopcji. Właśnie szukamy dla nich domu. Jest około 450 psów do adopcji. Ancho oczywiście nie należy do nich, jest to nasz przyjaciel. Świeży towar. Świeży towar. Będzie szlachtował. O, świnka jest porządna, bo kubkę zrobimy. Nie róbmy takich żartów. Którędy dojdziemy jak ci się podobał? Do tego mostku najszybciej? Przez bunkry musicie iść. Tędy? Tak. My jeszcze tu państwo odwiedzimy w drodze. No właśnie. Albo tą drogą, też można. Świeży towar.